temat. Na początku, to już tak jak pani redaktor mnie przedstawiła, jestem kierownikiem Katedry Anestezjologii Intensywnej Terapii. W tej chwili prowadzę zbliżające się ku końcowi nowelizacje kryteriów rozpoznawania śmierci mózgu i jak państwo widzicie, jednocześnie jestem ekspertem Rady Europy w tej dziedzinie właśnie. Jak popatrzymy na kryteria śmierci, to one ewoluowały, tak jak już do tego nawiązał ekscelencja arcybiskup, no, ewoluowały w miarę rozwoju wiedzy medycznej. Pan Jezus wydał ostatnie tchnienie na krzyżu i to jest rzecz, której nikt nie próbuje podważać. Z oddychaniem życie kojarzono długo. I dopiero na początku XVI wieku próbowano wprowadzić kryteria krążeniowe, ale pierwsi, którzy to chcieli wprowadzić, za herezję zostali skazani na śmierć na stosie. Ale 100 lat później już kryteria zatrzymania krążenia weszły do praktyki medycznej. I właściwie na dzień dzisiejszy jest to podstawowe kryterium rozpoznawania śmierci człowieka. Ale potem mieliśmy następny etap rozwoju medycyny. Wraz z rozwojem intensywnej terapii okazało się, że jesteśmy w stanie wspomóc bądź zastąpić oddychanie, to samo z krążeniem. Natomiast jeśli chodzi o mózg, tutaj takich możliwości nie mieliśmy. W związku z tym ustalono, że ostatecznie kryterium śmierci człowieka będzie się wiązało ze śmiercią mózgu. I tutaj, jak państwo widzicie, mamy dwie równoległe koncepcje, śmierć całego mózgu i śmierć pnia mózgu. No i była taka konferencja uzgodnieniowa w Montrealu w 2014 roku, gdzie ustalono taką definicję ogólną śmierci, która byłaby do przyjęcia w różnych kulturach i na różnym poziomie rozwoju ekonomicznego. Mowa była o nieodwracalnej śpiączce, o nieodwracalnym zaniku wszystkich funkcji pniowych. I tutaj, jak państwo widzicie, jest taka pewna dwoistość, bo może to być śmierć mózgu związana z uszkodzeniem katastrofalnym mózgu, ale też nieodwracalne zatrzymanie krążenia wiąże się z niedotlenieniem mózgu i chwilę później też mamy śmierć mózgu. Tak więc każdy, kto umiera również w mechanizmie śmierci krążeniowej, chwilę później ma dokonaną śmierć mózgu. I teraz chciałbym przedstawić państwu, w jaki sposób dochodzi do tej śmierci mózgu. Mózg znajduje się w sztywnej jamie czaszki, co jest dobrodziejstwem, ale czasami przekleństwem. Dlatego, że w przypadku uszkodzenia mózgu, mózg, który rozkłada się z tkanek miękkich, zaczyna brzęknąć. Rośnie objętość, wzrost objętości powoduje wzrost ciśnienia śródczaszkowego i krew z coraz większym trudem do mózgu dopływa. I teraz, jeżeli ciśnienie śródczaszkowe przekroczy średnie ciśnienie tętnicze, dochodzi do zatrzymania krążenia mózgowego i w tym momencie mamy postępującą martwicę struktur wewnątrzczaszkowych. Jest to śmierć mózgu, to jest punkt bez odwrotu. Teraz, jeżeli zajmiemy się przez chwilę dostępnymi statystykami. Poltransplant, który organizuje procedury pobierania i przeszczepiania narządów, udostępnił mi dane. Jak państwo widzicie, krwawienia śródczaszkowe i udary niedokrwienne stanowią przeważającą przyczynę śmierci mózgu. Wcześniej były to urazy czaszkowo-mózgowe, ale teraz się zmieniło. Zmieniło się to z dwóch powodów. Po pierwsze, możliwości interwencyjne w przypadku urazów się znacznie polepszyły, a poza tym nasza populacja się zestarzała w międzyczasie i częstsze są krwawienia śródczaszkowe, które wynikają
z nadciśnienia, z miażdżycy, no i czasem są skutkiem malformacji naczyniowych. Pozostałe przyczyny są rzadsze. I teraz no, najważniejsza rzecz, po co my rozpoznajemy śmierć mózgu? Po to, żeby przestać stosować uporczywą terapię, żeby przestać daremnie leczyć człowieka, bo jest to już niecelowe, pacjent nie odnosi żadnej korzyści. No, jeśli uznamy, że śmierć mózgu to jest śmierć człowieka, to w zasadzie profanujemy zwłoki. I teraz odrobina statystyki. W naszych statystykach około 15 do 70% rozpoznań śmierci mózgu nie kończy się pobraniem narządów ze względów medycznych, bo bywają to chorzy, którzy mają krwawienia śródczaszkowe w przebiegu leczenia białaczki, nie mogą tacy być dawcami, do przerzutów nowotworowych też nie mogą być. Tak więc chodzi głównie o zakończenie daremnego leczenia. Pobranie narządów jest sprawą wtórną. I teraz, proszę Państwa, chciałem na chwilę zatrzymać się przy tej prezentacji. My oprócz badań klinicznych wykonujemy również instrumentalne badania dodatkowe. Po lewej stronie mamy angiotomografię komputerową na górze, gdzie mamy pokazane normalne, zdrowe naczynia mózgowe. A w obrazie perfuzji mózgowej jest to bardzo ładny, kolorowy obraz. Jest to mózg, przez który dobrze krew płynie. Po prawej stronie przy rysunku jest skala barwna. Ta część fioletowa u dołu to jest brak perfuzji, kolorowa wyżej to jest 100% perfuzji. Natomiast po prawej stronie mamy obraz śmierci mózgowej. Jak Państwo widzicie, nie ma naczyń wewnątrz czaszki, a kolor w perfuzji jest fioletowy, czyli perfuzja wykazuje nam brak krążenia, brak przepływu mózgowego. I jak ja rodzinie zmarłego pokazuję taki obraz, to jest to dla nich oczywiste, bo każdy wie, że w przypadku, kiedy przez tkankę krew nie płynie, to ta tkanka po prostu nie żyje. No i rozmawiając z rodzinami, oprócz przedstawienia części medycznej, przedstawiam stanowisko autorytetów Kościoła katolickiego. Jan Paweł II był zwolennikiem donacji narządów, uważając, że jest to przejaw miłości bliźniego. Podobnie Benedykt XVI. Co ciekawe, Benedykt XVI jako kardynał miał kartę dawcy, natomiast jako papież dawcą być nie może, ale to wynika z prawa kościelnego, nieludzkiego. I ostatnio również papież Franciszek pozytywnie wypowiedział się o donacji narządów jako o akcie miłości bliźniego. To tyle wstępu. Dziękuję Państwu.